Siemanko, ja jestem Michał i witam w co prawda nietypowym, troszkę takim innym, ale jednak Rutu Pro. Zapraszam Was wszystkich na film, który jest, szczególnie pierwsza część, jest bardzo osobisty, bardzo taki prywatny. Z chłopakami umówiliśmy się, że to co było na Saremie, to zostaje na Saremie, ale mogę Wam uchylić rąbka tajemnicy, co ja przeżyłem, co ja zaobserwowałem, ale nie tylko ja, ponieważ ten film jest również perspektywą osób, które były tam ze mną. Więc to Road to Pro jest dość nietypowe, nie opowiadające o rajdzie i mnie, ale o wszystkich, którzy tam byli. Także zapraszam na film. października, czyli pierwszy dzień, bo przyjazdu już nie liczę, na wyspie Sarema. Dokładnie miasto się nazywa Curasare? Curasare. Curasare. Chłopaki pojechali na zapoznanie. My też się zapoznajemy z lokalną kulturą. Idziemy do Pepco po klapki, bo zapomnieliśmy. Pobierze światy, kurde. Wracając, chłopaki jeżdżą na zapoznaniu. My aktualnie dziś się przemieszczamy w kierunku, który jeszcze nie znamy. Pogoda nam się trochę psuje, ale ma ponoć nie padać, więc zobaczymy, jak ten rajd się potoczy. 30, unieć lewy. Przechodzi 4.
pada. Im pada. No my jesteśmy na szczęście w innym momencie i nas nie pada i widzimy coś bardzo ładnego na rampie. Michał, powiedz, idziemy zobaczyć. Właśnie, bo żeby naświetlić sytuację, nasz nocleg jest w okolicach kilometra od rynku, na którym jest rampa startowa. 1,5 kilometra około zamku, wokół którego jest Super OS. I mamy w drugą stronę chyba z 800 metrów do parku serwisowego. Wiesz, czym mi to pachnie? Pachnie mi to kajotesem. Ale trasy. W jednym miejscu. Ale trasy nie są kajotesowe. Dzisiaj mamy dzień luźny. Chłopaki mają zapoznania, odbiory administracyjne. Rajdówka przyjeżdża gdzieś w okolicach popołudniowych, także później. My dzisiaj mamy luz. Znaczy ja mam luz, bo Sebastian nie wiadomo, czy nie będzie robił dzisiaj elektrowni. Nie, dzisiaj rajdówka przyjeżdża po południu. W planie jest dokończenie paru tam kabelków, bo nie styka. Przejrzenie szybkie, czy wszystko jest w porządku. Obgadanie planu na park. Jak to ma wyglądać dokładnie, dogadanie się ze sobą. Czyli de facto sprawy organizacyjne, bo Sebastian, pomimo tego, że jest fotografem, trialowcem, rolnikiem. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków. Reżyserem kina akcji, no jest. Reżyserem kina akcji w tym rajdzie będzie uczestniczył jako mechanik załogi Pawłowskiej Rally Team. Ja dzisiaj mam luz, jutro od rana mam odbiory akredytacji. No i trzeba będzie dzisiaj jeszcze poplanować, co i jak, jaki będzie plan, tak? Jak zygzak, luz mam. Luz mam. A to jest, proszę Państwa, rampa. Rampa startowa. Chciałbym coś powiedzieć więcej na temat tej Łady, ale nie wiem. Mogę powiedzieć, że po prostu jest ładna. Co tam jest napisane? I know, understand. Okej. Okay. Mam pojęcie. Okej, okay, I believe you. Lecimy dalej. Jak możecie widzieć albo nie widzicie, jeszcze nie wiem, bo mam tutaj za mały ekran. Tam jest dokładnie zamek. Tu są wszystkie mury. Tu, gdzie jest ta droga z tymi szczytami, ze wszystkim, idzie OS, jak dobrze widzicie. Zobacz, tutaj zapisz nie tnij, bo tutaj nie można ciąć. Widzisz, jest ogranicznik. I przechodzi przez prawy na twoje oko ile? Tu jest plaża, a tu dzień dobry Bałtyk. Trochę z innej strony niż znamy, prawda? Chyba tylko Estończycy są w stanie takim lekkim duchem, chociaż w sumie nie, bo Niemcy też mieli OS, ale no przy zabytku kultury w parku puścić czwarty OS w pętli jako miejski po nocy i nikomu to nie przeszkadza. Biuro rajdu w salonie samochodowym. Nie ma tu ani jednego samochodu, ale jest biuro rajdu, biuro prasowe. Można się bawić? Można. Na serwis nie będzie tak wyglądał, nie? Znaczy to nie będzie R5, ale reszta się powinna zgadzać. Znaczy jest jedna podstawowa zaleta naszego parku. Ty. Nie jebać. Nie, to nie ważne. Ludzie. Tak. 13:45 lokalnego czasu i jesteśmy na serwisie. Zobaczyć co tu i jak. Fajne twarde podłoże, także chłopakom będzie się przyjemniej pracować. Ale na tej porze jeszcze nikogo tak de facto nie ma. Wszyscy dopiero będą gdzieś tam zjeżdżać się rozkładać dzisiaj. Także tylko załogi są na zapoznaniu. Gdzie pan jest? Ale już kilka R5 widzieliśmy, już kilka innych samochodów widzieliśmy, ale nie widzieliśmy jeszcze gazów. No 136 załóg ma być zgłoszonych, także będzie co oglądać, będzie co widzieć tutaj.
chcieliśmy spróbować klasycznej estońskiej kuchni, więc padł pomysł, żeby pójść na burgery. Tak, tylko gdzie są te burgery? No się robią, ale tradycyjne estońskie dane, burger z fast foodu, polecam Michał Jaros. Dobra, to skąd my jechaliśmy? Tam... Czekaj, my jechali stąd, tam. Stamtąd jechaliśmy. Dobra, a później? Jechaliśmy tu, jechaliśmy tu. No, a tu co robiliśmy? Tu się promowaliśmy. Okej, okay, czyli te pół godziny, które zmarnowaliśmy na klopsiki. Tak, które wypiliście ten bardzo dobry cydr ponoć. Pyszne, nie będę mówił nazwiskami, kto go wybrał, nieważne. Ale w każdym razie płynęliśmy tym promem, co nas troszkę tam pomiotało na pierwszą wyspę. No, Muchu. To jest jak? Muchu? Muchu. Muchu. I Kuiwatsu lecieliśmy główną do Orisare. Tak, jechaliśmy do Orisare, przejeżdżaliśmy przez most, gdzie w nocy w ogóle ciężko było określić, czy jedziemy w ogóle tym mostem, a ponoć jest bardzo ładne to miejsce. No, było strasznie ciemno, to fakt. Przejechaliśmy przez całą wyspę do docelowego miejsca Kurasare. Teraz zobacz, jak tu jest wytarte. Chyba ludzie, nie wiem, pokazywali, że tu jesteśmy? Myślę, że to jest interaktywne, nie wiem. Ale tak, więc tamtą część wyspy już zwiedziliśmy. Dzisiaj się pokręciliśmy po Kurasare, a OS-y idą po tej części wyspy. De facto są rozlokowane mniej więcej tak i tu do góry praktycznie. I fajnie jest, bo tutaj przy Undwie, pozdrawiam ryśkowców, jest OS, też przy samym Bałtyku i OS jest również tutaj przy Moldri i też leci przy Bałtyku. Po obiedzie i małych zakupach uzupełniających braki wyposażenia, w skrócie klapki, wracamy znowu, z klapkami wracamy, bez piątej klepki, ale za to z klapkami. Wracamy na serwis zobaczyć, co tu się pozmieniało, a pozmieniało się dosyć dużo, bo dużo załóg się rozłożyło. A my jeszcze czekamy na naszą Hondę. Chłopaki dopiero będą gdzieś już w okolicach promu, nie? Tak, po tej porze. No, dojeżdżają do promu. Także czekamy jeszcze na Hondę. I wiem, że jeszcze Pawłowski Brothers jeszcze nie opisali wszystkich odcinków i robią co mogą tak naprawdę, żeby zdążyć przed zejściem naszego kochanego słoneczka. Na użycie gazów do rajdów płaskich, w ogóle ciężarówek do rajdów płaskich, to jest porąbany pomysł. Ale tak fajnie, egzotyczny i przyciągający, że nie mogę się już doczekać, aż zobaczę te samochody na trasie. Inny kraj, inny klimat. No, siemanko. W hotelu jesteście? Tak, jesteśmy w hotelu w tym momencie. Seba poszedł do kibla. No, jak jesteście tutaj gdzieś w pobliżu, to okej, okay. Jak nie, to zaraz będziemy szli. 13 minut jesteśmy. Okej, okay, dobra. Dobra, to jak coś, to dawaj znać, to zejdziemy. Dobra. No, to na razie go. Aktualnie jestem po rozmowie z kierowcą, z Adrianem. Siedzimy w hotelu. Ja przeglądam wszystkie best-ofy, ekszyny, kresze i tak dalej, żeby samemu wiedzieć, gdzie stanąć i znaleźć sobie jakieś tam fajne miejscówki, gdzie może się coś dziać, ale także się przygotowuję po to, żeby pomóc chłopakom, żeby ewentualnie mogli nanieść jakieś poprawki na opis, więc mamy dwa w jednym. Fenomenalne piwko, które kupiliśmy w sklepie, miodowe,
przemega naprawdę słodkie i czuć ten miód. I najważniejsze, bezalkoholowe, także szanujemy się, bo jesteśmy w robocie. Sebastian gdzieś mi zniknął, więc zaraz go będę wyławiał. I co? I lecimy teraz na serwis, bo samochód już jest na serwisie, już jest rzucony na koła, także będziemy pędzić do chłopaków, żeby zobaczyć, co tam trzeba zrobić, zaplanować też cały jutrzejszy dzień pod względem serwisowym, a tak samo też dla mnie, gdzie mam stać, co mam zrobić, bo plany jest ustalane, że tak powiem, na bieżąco, także... W żopu 100, w paszczu 50. Tylko mam 30 trochę. Co ty gadasz? Nie, odcinki mają po 5-6 km, to jest z 1,5 do 2 na niektórych, może szutru, reszta transport. No miejski to wiadomo, wąsko jak ja znaczy. No na miejskim byliśmy, proszę. Przeszliśmy miejski, cały tak, w miejski, tam faktycznie ciężko było się nam we dwóch pomieścić, no, idąc piechotą, nie? Nawalili tych betonów tyle, że masakra. No trzeba będzie uważać. Ten długi 24, taki w miarę, generalnie no, jest bardzo podobne wszystko do Lauzy, znaczy wszystko nie. Ale tamte na północy są podobne do Lauzy, nie? Jest dosyć wąsko w lesie, shooter podobny też jest trochę... Taki trochę, twardy. Trochę, właśnie trochę będzie też rozkopane, nie? Ale jak zjechaliśmy z wodem, to stwierdziliśmy, że podobnie jest do Lauzy, więc w sumie trzeba szukać pozytywów, więc fajny trening przed Lauzy na pewno, tamte odcinki. Ten tor też taki, powiedzmy, trochę jak arena na Lauzy z bandami, więc spoko. I teraz robiliśmy ten odcinek tutaj na zachód wyspy, ten przy samej plaży, to ci zdjęcie wysłałem. No to tam jest flat, nie? Jest kurwa szeroko, równiutko i piątkowe, szóstkowe zakręty takie na takim pełnym flacie, nie? To tamten jest kurwa. Ja myślałem, że takie będą wszystkie, nie? Ale spoko, jakby, że tak powiem, szukamy plusów, więc przed Lauzy jest. Ale jeszcze jakieś wam małe zostały? Jeden. Jeden do opisu. Nie pamiętam, który to jest, ale ten, nie ten przy samym morzu, co jest na zachodzie, tylko ten troszkę wyżej. I tak to się. No dobra. Także poszło w miarę, jedziemy na serwis, rozłożymy się. Zobaczymy z tą elektronią, co się no, dzieje. No, dlatego wziąłem roboczy. I wsio. I za okienko trzeba zajrzeć. Co tam, panie kierownik? Ciężko w chuj. Siemanko. Co później uciekasz? Chodź tu, kurwa. No. Ale krata Heinekena widzę jest. Kurwa, właśnie to jest karta przetargowa. Jak będą grzeczni, to dostaną Heinekena. Dostaną, tak. Oni są zwolennikami tylko i wyłącznie Heinekena, więc muszą się bardzo dobrze... Czyli co, za każde OS jedno. Ukończone, już masz jedno. To, jak to tak będzie wyglądać, to będą coraz szybsi i kurwa generalkę wyjmą na ostatnim pętlu. Ile jest OS-ów? 14? Nie wiem, chyba tak. No to akurat, kurwa, jest 15 piw w kartonie. To jedno na zachętę? Jedno na OS. Na rampę. Każdy na OS. To jest plan, może w końcu coś wygrają. Dobra, no. Pięć minut do wyjazdu, a nie, to nie dzisiaj, kurwa. Dobra. Przepraszam, czy ja mogę coś powiedzieć? Możesz coś powiedzieć. Mateusz, chodź na chwilę. Który? Ty, ciągnij druta. Co tu się teraz wyczyni, Adrianie? Reperujemy zapasową linkę do systemu gaśniczego, bo tamta już chodzi tak sobie, więc będziemy mieli jakiś zapas. Dobrze, a co jeszcze? Macie dzisiaj w planach? Nie wiem, zjadłbym jakiegoś kepsa. Estonii? Coś narodowego kepsa. Tu raz. Seba, jest faza? Jest faza. Bezpieczny weekend, płacie. Ale
Cześć, nazywam się Sebastian, a to jest pytanie do Road to Pro. Mieliśmy takie pytanie, bo są znowu dwie szkoły, a propos tych dwóch szkół, co wczoraj gdzieś tam rozmawialiśmy wieczorem sobie. Dwie szkoły a propos opisu gabarytu auta. No. Że powinno się opisywać, jechać w opis na Poznanie samochodem najbardziej zbliżonym do rajdowego. No. No, tak najlepiej, no. W tym wypadku... No, kiedyś Panda taką mieli, zresztą tym kiedyś opisywaliśmy, jak jeszcze starą budę mieliśmy, nie? No. No, bo mówię, w tym wypadku no jest to duża różnica, bo gdzieś tam się tyły są cztery buty. To bardziej chodzi, myślę, o perspektywę, nie wiem, siedzenia, żebyś nie siedział w jakimś wysokim aucie, nie? Ale zależy jakie trasy, myślę. No bo to jak wiesz, patrząc pod, jak może tu jeszcze mocowo jest podobnie, tak? Może są cztery napędy, ale tak jakbyś miał, nie wiem, cienkiego, gdzie masz, nie wiem, 80 koni i porównanie, gdybyś jechał za Poznanie czymś takim, to byś miał podejrzewał problemy, ale... problem, bo tu czwórkowy zakręt, a tu by się okazało, ale że... Ale tu jest... i tak zresztą mamy GPS-a, to jedziemy, wiesz, powoli cały czas, także nie ma jakiegoś zapierdalania nawet po tym, nie? Nie wiem. Jedziesz spokojnie, myślę, że to nie ma jakiejś różnicy. Nie ma większej. Honda już zrzucona, już oklejona, tak jak ma być. Chłopaki jeszcze walczą z jakimiś tam pierdołami, żeby przygotować auto jak najlepiej do BK. No i co? No i... To Sebusz. Będzie zrobione? A ja wiem. A ja wiem. No, także, także walczymy, walczymy o BK troszkę. I auto przygotowane, czekamy do jutra. Zobaczymy. Jeszcze na chwilę tutaj zajdzie i będziemy spadać już na spanie. Jutro będzie ciężki dzień, a pojutrze jeszcze cięższy, także trzeba się regenerować. Ładny błysk z flesza. Wbijamy na 104. Romantycznie różowo. Mam kurwa nie za dobrze na Zapoznanie jechać, a nie? Zapoznałem się z grawitacją. Chciałem wyspać, żeby dobrze zapoznać. Na razie stwierdzam, że grawitacja jest 30 razy silniejsza niż u nas. I tak to jest na tej Estonii. Aktualnie jestem po odbiorze akredytacji, tak to mniej więcej wygląda, a poza tego jeszcze taki śmieszny gadżet, czyli opaska i identyfikator. Padło mi GoPro, więc muszę nagrywać to niestety telefonem. Mam ustalić teraz jakiś plan, ale wracam do chłopaków na serwis, zobaczę co z BK. Czy pojechali, czy się wszystko udało tam na spokojnie. I trzeba będzie pomyśleć, gdzie się teraz przetransportować po jakiś sprzęt, bo wszystko mam w hotelu, na szczęście on jest blisko. Ale no cóż, no trzeba tam przejść sobie, także... Jakie wyniki z dekanda? Z polskiego byłem słaby zawsze, wiesz? Tak, kurde. Ale no nadrabiałem na matematykę. Trzeci będzie C! Co? Trzeci będzie C! Stary, trzy mieczy, oto kamery. Znaczy no w sumie cztery okej, nie wiem, które ci się tam patrzy. Oboje? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzymam! Sebastian, a co ty robisz? Ja? Mam problem z gazami teraz. Chyba. Przeładowałeś? Proszę? Przeładowałeś? No. No, ja bym tam nie stał, bo mam rozwodnienie, a mi się kichać chce. Ma za panu jedną? Ważne, żeby ten odłamkowy nie poszedł. Ma za panu jedną? Mam złamanego, no. Chłopaków czekają ostatnie poprawki, montowanie GPS-u i tak dalej. Tego typu pierdoły już de facto przed startem.
a za około półtorej godziny pierwsza załoga wjeżdża na rampę, czyli my z numerem 92 tą rampę przetniemy, no chyba z godziny później, jak nie więcej. Więc ja tu jeszcze chwilę zostaję w serwisie, natomiast później przemieszczam się właśnie na rampę i wtedy robię wszystkim tam zdjęcia, a potem zobaczymy. Prawdopodobnie dalej się nic nie zmieniło i lecimy na odcinek, chyba Kuresare to się dokładnie nazywa, OS numer 4, rozgrywany właśnie na tym pięknym parku przy zamku. Wczoraj byłem tam z buta, zresztą widzieliście, a nie to wygląda.